Dizdowar, mam do ciebie sprawę. Hmm? Bo klient sobie zażyczył odrestaurowanie kawałka drewna. Jakieś antyczne drewno, tam nieważne pochodzenie, ale ma bardzo duże wżery i ogólnie rzecz biorąc tak będzie polakierowane, więc myślę, że mógłbyś bezproblemowo to zaszpachlować i myślę, że klient będzie zadowolony. To będzie świetna robota, wszystko będzie ładnie wyglądać. Szpachla? Jaka szpachla? Przecież człowieku, my w życiu na oczy szpachli nie widzieliśmy na drewnie, tylko jak jakieś partacze szpachli używali. My nigdy nie używamy szpachli, rozumiesz? Nieważne jakby był bardzo zniszczony fragment drewna, my tego nie szpachlujemy, jasne? Ja wiem, że nie używamy szpachli, ale może chociaż ten raz się przekonasz. Zarobimy grube pieniądze. Masz. Szpachla. Nie wytrzymam. Nie będzie szpachli. Nie będzie. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejny odcinek, trochę praktyczny, ponieważ no będzie trochę praktyczny, a trochę teoretyczny, gdzie praktyki jednak będzie więcej niż teorii. Dzisiaj pobawimy się w mistrza szpachli, a raczej takiego od fuszerek, ponieważ swojego czasu kupiłem sobie szpachle do drewna, czyli no po angielsku wood filler, nie food filler, bo food filler to wszystko, co uda nam się zajść do brzuszka. Jest podkład wypełniający do drewna. I to jest biały. Tak, i ogólnie rzecz biorąc, taka ciekawostka, że właśnie tu jest napisane, że podkład wypełniający do drewna, a według instrukcji trzeba to nałożyć na drewno, które jest już zapodkładowane, czyli podkład kładzie się na coś, co jest surowe. A to jest podkład, który trzeba nałożyć na podkład. W sumie nie wiem, czy jest jakiś podkład do drewna. Grunt do drewna. Grunt, że jest. Więc przyjmijmy, że to jest podkład i instrukcja nie ma racji. Powinno się nałożyć na drewno przygotowane. Coś tam, bez luźnych elementów. Jak są dziury głębsze, to dwa razy lub więcej, później to szlifować i tak dalej. Miałem pomysł, żeby zrobić bardziej skomplikowany taki eksperyment, coś tam. Aczkolwiek tego nie zrobimy. Zrobimy tak, że deska zostanie podzielona na trzy części. Widzicie, że bardzo taka ładna jest, w miarę wypolerowana. W sumie tego sęka chyba nie użyjemy jako przykładu. Aczkolwiek, pomyślę, zastanowię się, podzielimy tą deskę na trzy części. Jedna część będzie taka, jaka jest, drugą uszkodzę i ją zostawię, a trzecią uszkodzę i zaszpachluję. W ten sposób będziemy mieli po pomalowaniu odpowiedni przykład tego, jaka jest różnica. Oczywiście się będzie zwykła pomalowana, będzie uszkodzona pomalowana i zobaczymy, czy farba zaleje w miarę dziury w taki sposób, że będą one mniej widoczne. A trzecią zaszpachlowaną zobaczymy, czy po pomalowaniu będzie widać miejsca, w których jest szpachla. Ponieważ no, przyjmując, że to jest drewno, akurat może nie ten kawałek deski, ale przyjmując, że to jest drewno i to nie jest sklejka, to w niektórych przypadkach, jak malowałem drewno, jeżeli nakładałem warstwy w miarę cienkie, to jeżeli się przyjrzeliśmy, to było widać takie pofałdowanie drewna, czyli słoje. W tej sytuacji zobaczymy, czy coś wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to dobrze. Jak wyjdzie, to też dobrze. Będzie lepsze porównanie. Także zanim się weźmie za szpachlowanie, najpierw musimy tą deskę zniszczyć. Znaczy ja wiem, że ona już jest zniszczona, ale weźmiemy się chyba za tą część najmniej zniszczoną, a sęk sobie zostawimy. Sęk w tym, że muszę to jakoś dobrze zniszczyć, więc biorę swoją zajebistą szlifiereczkę. Oczywiście, jako że robię to w warunkach domowych, to jeszcze sobie przygotowałem odkurzacz, bo będzie sobie zasysał wióry. Gazetkę, żeby nie uszkodzić stolika. Krzesełka, znaczy się.
I czym by to uszkodzić? Zacznijmy od wiertła. Porobimy sobie parę dziurek. Włączymy sobie na najniższe obroty. Wiertło się przypaliło. Cóż, życie. Pewnie jest gorące zajebiście. Co my tu mamy dalej? Nie chcę mi się iść po tą drugą walizkę. Bo jeszcze tam pewnie bym miał coś. Tam mam takie coś do cięcia w ogóle. Jakby wziąć któryś z tych kamieni. Jak to się montuje? Na tym to się montuje. O Jezu. Dobra, to już mi się nie chce. Dobra. Słuchaj, nie wiem, który kamień jest twardszy. Także zaraz się przekonamy, czy ten podoła zrobienie odpowiednich brust i wżerów. Thank you.
taniej podobne, żeby zachować efekt, czyli to wtedy ta część jest niepotrzebna. No i co? Teraz weźmiemy szpachlę i spróbujemy to zaszpachlować. Papier mam, żeby wytrzeć. Będziemy potrzebowali wykałaczki, szpachelki, więc nie mam, więc wziąłem patyczek od lodów i tubę, tak? W instrukcji było, że przed użyciem wymiętolić. Więc to trochę tak bez sensu, bo w takim razie, skoro ja miętolę tą zawartością, to to na samej końcówce nie będzie dobrze wymiętolone prawdopodobnie i to, co jest tu na samym początku, nie będzie dobrze wymiętolone. Także zaraz się okaże, co z tego wyjdzie. No i leci. Pachnie takim klejem do drewna na bazie alkoholu. Oczywiście muszę pamiętać, że tylko jedno zaszpachlować. Gęsty. Czy to w ogóle wejdzie tu w dziury? Czy może okazać, że niekoniecznie? Dobra, powiedzmy. O, tego cymbla se wytrę. O, i weźmiemy to. Na razie tak skromnie, bo nie wiem, ile tego będzie trzeba. Jezu, to pierwszy raz, kiedy szpachluję. Może mi się to przyda w przyszłości, jak będę samochody robić. Oby nie. No i pewnie lakiernicy, jakby na to patrzyli, to by już im się szpachelka trząsła. Patrząc na to, co ja tu robię. Wszystko zaszpachlować, panie, będzie pięknie. Oczywiście, coś tam pamiętam, że instrukcje, coś tam, przynajmniej jak oglądałem te różne filmy ze szpachlowania, że trzeba szpachlę nałożyć w miarę szybko, ponieważ ona zacznie wysychać, tak? Jeszcze są jakieś ubytki, no widać, że trochę się wciąga. Trzeba nałożyć więcej. W samochodzie takie szpary były, to o, grubo. Znaczy, że prawdopodobnie żona była niezadowolona i kilofem zrobiła dziury. Głębokie dziadostwo. Może się na jednym razie nie skończy. Tyle szpachli walne. Tylko wziąć miernik lakieru i sprawdzić, czy wykryje cokolwiek. Przykładasz miernik, a tu BMW wyskakuje. Dobra. Strasznie mocno się to wciąga w te bruzdy. Jak zrobię tak, to jest w miarę równo, ale jak złapię i przeciągnę, te bruzdy nadal wystają, mimo że się staram docisnąć, ale się tak zastanawiam, a co chodzi? Czy tak ma być, czy tak ma nie być? Tak to jest, jak człowiek ma profesjonalną szpachelkę. I tak widać. Trudno. Tak, tego chyba nie będę szpachlać, bo to nie ma sensu, bo to jest za grube. Także teraz zgodnie z instrukcją poczekać powinno się godzinę.
aż to wyschnie. A jak wciągnie, to nałożyć drugą warstwę. Także chyba czekamy. Szpachla już w miarę chyba wyschła. Wy prawdopodobnie tego nie widzicie, ale bruzdy zostały. Jednak stwierdziłem, że już tak to zostawię. I znalazłem taki mały kawałek papieru ściernego w domu, bo nie chce mi się iść do piwnicy. Więc trochę to opitolę. Jak to według instrukcji się powinno robić. Żeby wyrównać powierzchnię. Oczywiście pamiętajmy, że nie można przesadzać siłą nacisku, no bo przecież wtedy zedrzemy szpachlę i będzie trzeba ją nakładać na nowo. Czuć przejście. Mało istotne, prawda? Jak widać, jest to dodatkowa robota, czyli jakbym chciał na przykład robić miecze z drewna i je dodatkowo właśnie w ten sposób wyrównywać, żeby nie było jakichś bruzdów, uszkodzeń związanych właśnie z tym, że kawałek drewna odpadł, no to wiadomo, że to jest więcej roboty, tak? No dobra, teraz jak pojechałem papierem ściernym, to te bruzdy nie są aż takie agresywne, trochę się zaokrągliły. Trochę zleciało. No dobra, au, drzazga. Dobra, przyjmijmy, że tak już to zostanie. Teraz przejdziemy do malowania. Miałem użyć zielonej farby, ale się okazało, że zielona farba to ta, której użyłem przy tworzeniu Fantasmagory lata temu. Także podziękuję. Więc nałożymy sobie farbę czerwoną. W końcu trzeba zużyć te puszki farb. Bo na razie nie mam niestety czasu, żeby pracować nad jakimiś projektami z drewna. Znaczy mam na myśli miecze, tak? No to coś tam inny człowiek kombinuje, ale się nad mieczami nie zajmuje, czy tam nad brońmi, tak? Mówiąc ogólnie. Tak, po nałożeniu już widać, że te bruzdy na szpachlowanym elemencie są bardziej widoczne. Są mniejsze niż te, ale i tak są widoczne, tak? Kurde, jakby wszystko tak szybko malował, życie byłoby piękniejsze. Tu spróbujemy wlać farby. Więc bierzecie pędzel i wciskacie. I próbujecie to zalać. No. Czy to była warstwa pierwsza? Czekamy sobie pół dnia czy dobę, bo tyle pierwsza warstwa będzie schła najwyżej. I zaraz weźmiemy się następnego dnia za kolejną. Dobra, malowanie drugie. Okno otworzyć, żeby raka nie dostać, czy coś tam u raka maka waka fon. I co tu można wywnioskować po pierwszym dniu, że tak. Przede wszystkim widać, że tu, gdzie jest suche drewno nierobione, najbardziej wsiąkło, tak? Są przebarwienia jaśniejsze, ciemniejsze, czyli po słojach się rozeszło. Tu, gdzie mamy wcięcia i poszło grubie farby, no to już się trochę szkli, aczkolwiek dziury są nadal widoczne. Tu, gdzie jest nałożona szpachla, drewno mi się wydaje, że minimalnie bardziej błyszczy. Czy wydaje mi się, to widać na pierwszy rzut oka, czyli po prostu szpachla szpachlą jest i tak już będzie. Także dzisiaj sobie nałożymy drugą warstwę. No i oczywiście warstw nałożymy tyle, ile zazwyczaj ja nakładam na swoje bronie, czyli od 3 do 5, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie. Jest, to będzie bardzo długi odcinek. Ja to zazwyczaj
Kręcę jeden. Jeden dzień i tyle, a tutaj 5 dni, matko święta. Jaki burżuj tyle czasu ma i może poświęcić na swoje zajęcia. Da, na pewno. Jakby to było takie łatwe. Ja powiedziałem pomalać całą tą belkę i będzie kolejny odcinek Kuźni Kapitańskiej Dział Drewna. Pomalowana deska. Beleczka. Czy co to jest? Oczywiście teraz się nie bawię jakieś tam ceregiele, że nałożę za dużo i będzie się farba marszczyć, ponieważ to oczywiste, że farba się będzie marszczyć. Tyle tego nakładam dziadostwa, żeby to ładnie się nałożyło. Żeby stworzyć jak najlepszy efekt lustra i zobaczyć, czy warto szpachlować drewno, czy po prostu wystarczy nałożyć dużo farby. Znaczy to już teraz, w tej chwili już tak naprawdę werdykt można wysnuć. No ale zostawimy go sobie na koniec. Myślałem, że uda mi się wszystko za jednym zamachem nagrać, w sensie będzie to se leżało przez 3 dni pod rząd. Farba nie zdąży zasnąć, a tu wszyscy w domu, pochorowałem się, nie miałem czasu, nie chciało mi się, musiałem polatać po lekarzach, pozałatwiać sprawy. No i tak wyszło. To są nałożone... Czekaj, 2 czy 3 warstwy? Nie pamiętam. Chyba 2. Chyba. Pierwsza rzecz, którą widać, to tu, gdzie jest szpachla. Oczywistym jest, że widać bruzdy, bo za słabo to zaszpachlowałem. Powinienem to jeszcze raz zrobić, jeszcze użyć do jakiejś lampki, żeby sobie pod kątem zaświecić i zobaczyć, czy gdzieś bruzd nie widać, bo to wiadomo, jak to w Kapitanie Bombie było, że jajca się porobiły na ścianie. Tutaj, gdzie jest szpachla, oczywiście nie widać słojów drewna. A tutaj, po nałożeniu 2 warstw, słoje drewna nadal są widoczne. Zobaczymy, czy po nałożeniu tych 4-5 warstw, czyli moich książkowych, powiedzmy, tu będą słoje widoczne, a tu nie. Czy tu będą widoczne, a tu nie. Czekaj, ja nie powiedziałem 2 razy tego samego? Nie, tak to jest, jak człowiek w chorobie jest. Wszystko go boli. Co i łeb. Cały proces myślowy przekształca i przenosi do mięśni, żeby się nie wywalić z bólu. To i tak to jest. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? O. Ała, swędzi i boli. Oczywiście gwiazdozbiór będzie, wszędzie. Trochę się zakleiły dziurki. No i nic. Sobie poczekamy dalej. Pewnie znów za jakiś tydzień znów to nagram. Może do tej pory wyzdrowie. Dobra, no to czekamy. Dobra, skończyliśmy malowanie, powiedzmy, bo stwierdziłem, że nie ma sensu nakładać więcej warstw, ponieważ już widać bardzo dużą różnicę w jakości, tak? Jeśli chodzi o tą część, w której nie było szpachlowane, to jeszcze w niektórych miejscach jest widać... O, może tak będziecie widzieć. Widać jeszcze słoje, tak? Tutaj, w tej części, w której były nacięcia... No dziwo, trochę mniej słoi widać. Nie, może przez przypadek, przez to, że po prostu chcąc wlać więcej farby, zostawała tu większa warstwa i lepiej to pokryła. Aczkolwiek dziury nadal nie zostały zalane. I jak tak patrzę... No to jeszcze parę podejść musiałbym zrobić, żeby to się zalało. Jeśli chodzi o tą część, gdzie było szpachlowane, no to zobaczcie. Jakie lustro, tak? Oczywiście widać, że jest takie sobie w ostateczności, bo nie zrobiłem tego aż tak dokładnie. No aczkolwiek, no mówię, tu tyle samo jest nałożone i widać jeszcze słoje, a tutaj już
No, słoi nie widać ewidentnie, bo nie ma takiej innej opcji. Także cóż, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Czyli podsumowując, ostrość. Może dobrze. Podsumowując, czy warto szpachlować drewno? Jeżeli wiemy, jak później tą szpachlę ładnie wypolerować, żeby nie było widać żadnych niedoskonałości, to warto. Jeżeli chcemy zostać przy tradycyjnej broni, tradycyjnym dziele i nie bać się w szpachle i nie wiemy, jak to robić, to lepiej po prostu element ładnie wypolerować, a jeżeli jest uszkodzony, to może po prostu poszukać innego. Jeżeli chodzi o lakierowanie, tak? No to wiadomo, że jeżeli będziemy nakładali jakiś impregnat, bejce, lakierobejce, lakier bezbarwny, który ma uwydatnić wzór słoi, no to szpachli nie nałożymy, bo szpachla nie przyjmie wzoru słoi i no nie będzie wyglądać tak, jak powinna, chyba że jesteśmy jacyś artyści i pierdykniemy szpachlę, wypolerujemy, następnie pędzelkiem słoje sobie namalujemy w kolorze tych pozostałych, ładnie to przecieniujemy i zaimpregnujemy. Nie wiem, czy efekt by wyszedł taki, jaki wyszedł, jakby mógł wyjść. No ja tego nie będę próbować, także w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć!